Zapytał na początek zdrowie, jak noga, jak się czujesz? Już wiemy, że zagrałeś pod koniec sezonu z powrotem. Jak twoja forma? Ze zdrowiem jest wszystko w porządku, to najważniejsze, z tego się bardzo cieszę. Jestem gotowy, żeby tu pracować na 100%. Nie przejmuję się już tą kontuzją, to jest dla mnie przeszłość. Rozpoczynamy nowy rozdział i trenujemy tutaj ciężko, żeby zagrać fajnie wszystko. Przyjechałeś razem do hotelu Arłamu z Adamem Buksą? Byliście wczoraj na gali Ekstraklasy czy z Lubina? Nie, nie byliśmy na gali Ekstraklasy, byliśmy w Krakowie. Mieliśmy 2-3 dni wolnego między zgrupowaniem a ostatnim meczem. Adasiec z Krakowa zaprosił mnie do siebie. Byliśmy tam na kilkudniowym, krótkim odpoczynku i dzisiaj przyjechaliśmy wspólnie. Jak droga tutaj do Arłamowa, bo chyba nie docieraliście tak jak w zeszłym roku Robert Lewandowski helikopterem, ale tutaj trzeba trochę pokrążyć po tych bieszczadzkich drogach. No zdecydowanie, droga nie jest najbardziej komfortowa, natomiast został zorganizowany dla nas, dla naszej trójki, bus z Krakowa, jeszcze z nami wspólnie Przemek Szymiński. Także dojechaliśmy razem. No, po podróży na pewno przyda się chwilę odpoczynku w tych serpentynach tutaj górskich. Naprawdę nie jest to najprzyjemniejsza trasa. Dobrze, jeszcze mam jedno pytanie ostatnie. Jak uważasz, jak się czujesz, jak obecnie silna jest twoja pozycja w kadrze? No bo przed kontuzją ona była bardzo silna, bardzo mocna. Byłeś takim podstawowym, kluczowym stoperem. Potem ten uraz, który cię na dłuższy czas wykluczył. Nie grałeś więc w marcowych meczach. Jak teraz uważasz? No, ten powrót do kadry, jak się czujesz? Na pewno moja pozycja jest taka sama jak wszystkich chłopaków w tym momencie. Po prostu zaczynam od zera. Mamy 10 dni, aby zaprezentować się trenerowi, kto tutaj zasługuje na to, aby ze sytuacją wyjść w pierwsze minuty i wygrać tę rywalizację. Także nie można powiedzieć, że ani jestem na wygranej, ani na straconej pozycji. Trzeba po prostu pokazać, że się na to zasługuje i zrobić wszystko.